Cześć, witamy Was nad Martwej Wisły. Po dosyć długiej nieobecności w końcu jesteśmy na rybach. Pełni nadziei, że coś dzisiaj wyciągniemy. Na razie konkurencji dużej nie ma, cisza, spokój. Mam nadzieję, że coś nam dzisiaj wyskoczy. No i jest pierwsza ryba. Jak to mówią. Może nie jest to kraken, ale leć po dziadka. Nie jest tak źle. A przy okazji, korzystając z okazji, że nie wie, jest spokój. Coś Wam pokażę. Bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. I powiem Wam, że miałem problem za gwostkę, jak dostać się do trzeciego hamulca. Nigdzie w necie tak nie było. No to tutaj każdy sobie zobaczy. I powiem Wam, że dostanie się do tego trzeciego hamulca jest bardzo proste. Trzeba tylko chwycić. Adam, musisz mi pomóc. Weź kamerkę. O, proszę. Chwycić i przesunąć w ten sposób. Proszę. I to mamy trzeci hamulec, tak, tak? I tu mamy dostęp do szpulki. Trzeciego hamulca. Bardzo prosty, bo tu są trzy hamulce. Można tu magnetyczny, tu jest ten taki rzutowy i trzeci tutaj docisku szpuli. Nie wiedziałeś, jak to otworzyć po prostu. No, tak kupiłem i tak szukałem w necie i nigdzie naprawdę nie było. A to jest naprawdę banalnie proste, więc pokazuję Wam, żeby tą niszę zapełnić. Powiedz o tej wędce i o tym kołowrotku. Jeszcze ryby na tym nie miałem. Mówię sobie, spróbuję. Małe pieniążki. Jak coś wyjdzie na nią, to Wam wtedy pokażę, powiem coś więcej. Ale dopiero jak będzie rybka. Także jest ok. No dobra, próbujemy dalej. Tak, próbujemy teraz sandaczyka złowić. Mały był, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Ja może dzisiaj mam dzień o konia. No może być. No proszę. Nie, sandaczek. Tak, zrobił. Jeden krótki. Krótki, no. Ale no, jest. Same żdyle, nie? Jak to mówią? Kot mnie już nie obsika, ryba jest. Ręka rybą śmierdzi. No proszę, malutki, ale... Nie jest, no coś tam jest. No. Ale coś się dzieje. No, coś jest podziadka. Dokładnie. Walczymy dalej. Walczymy dalej. No i następny sandaczek chyba jest. Ja. Na okoniówkę, no. Ale to są przyłowy, jak się na okoniaczek już nastawi. W sumie żeśmy się na sondacze nastawili. Ale trzeba, jak się okonki biorą, to trzeba się okoniami też zająć, bo sondaczyki to nie za bardzo biorą. No bo to dzieciaki takie. Dzieciaki, no. Ale frajda jest. Frajda jest właśnie. Zabawa jest. Dokładnie. Najgorzej, jak nic nie bierze, wrzucasz parę godzin i nic ci nie wyjdzie. No wtedy to jest tragedia. A tak to. To jest tak zwany trening w zacięciu. O. Zatniesz takiego malucha, to i dużego też zatniesz. I zapamiętajcie jedno, że każda chwila nad wodą nigdy nie jest stracona. Dokładnie. Chociaż ryby nie biorą, to zawsze można podziwiać wszystko dookoła. Odpoczywajmy w ten sposób. Każdemu tego życzę. Prawda. To i następny sandeczek. Idzie w dół, więc zobaczę. Typowo charakterystyczny. Tak, sandeczek. Nie mamy farta na te małe sandaczyki. No to jak zawsze zresztą. Nie? No, ale ładnie wziął. Sandaczyki, maluszek. Ładny, śliczny. Rośnik, kochany rośnik. Dziadka. Tych dziadków to nie chcą zapraszać za bardzo. Brawo ty, nie? Brawo ja. Ale nic, walczymy dalej. Tak jest. No i jest. Zobaczymy, co tu pójdzie. Musi
światło, żeby nie spowadać. Gdzie jest to nas? Tak, wiatr się trochę wzmaga, ale damy radę, nie? Co, co? Mówię, wiatr się wzmaga, ale damy radę. Powiem wam tak, że jest... Jakby chciało nas przegnać. Ale my się nie damy, jesteśmy twardzi. Jest generalnie pogoda na łowienie koni. Strasznie wieje, ciężko wyczuć. Zabrałem na pociągu. Robi się balon. Zobaczyliśmy w takim miejscu, gdzie tego nie jest. Fakt, że łowimy na 10 metrów. No tak, głęboko tu jest. No. Ale próbujemy. Zobaczymy. No i nie zdążyłem odłożyć dobrze kamery. Mamy drugiego. Na Westrunkę. No to dajemy dalej. Mamy. Następny na to. Nie wiem na innego. Szaptiza Slima. Tamtego urwałem. Tak, my to zapłacone. Tak. Jak czegoś walczymy pod wodą dalej. Tak, nie zostawimy, to bylibyśmy chorzy. Powiem wam, Armagedon z wiatru jest. Normalnie Armagedon. Następny. O. Zobaczcie, jak zasób całą gumę. Jeszcze chcę ją połknąć. Chciał oddać. Chyba jednak muszę zmienić przynętę, bo cały czas tylko operuję kamerą, no. Jak mam to załóż Westinę? Albo rzucę wędki w diabły. Zajmę się tylko filmowanie. Następne drugie branie na przodu. Całkiem fajne otonie wchodzi. A gdzie się woda też ociepliła, nie? Miałeś 25 stopni 2 tygodnie temu, a teraz ma 15 stopni. No. O, wędorek. Wędorek, no zobacz. Te okonie są większe dzisiaj od tych sandaczy. Ale Karolusy tu ma, no. Włosy. I znowu, no. Drop przed królem. No, konek. Jaki przybył, całą gumę zastał. No. Ale mi odlatał, skończyłem. Nie może by nas prowadził, bo tak daleko nie łowimy. Ale zabawa jest fajna. Proszę opuścić most. Please leave the bridge. Tak, no nie będziemy nic opuszczać. Please leave the bridge. Proszę opuścić most. Please leave the bridge. Proszę opuścić most. Please leave the bridge. Rozmiar szkoleniowy. Na drop przeciwkami. Drugi popłynie. No i znowu. To już staje się nudne, wam powiem. Co mówisz? No to filmowanie, jak łowisz te ryby, no. No nie chcę oddać, nie. Tak się wciąga.
jest warto. No ale faktycznie, no, lopszocik. Robi robotkę. No robi, robi. No, pomalutku będziemy się zwijać. Dzionek fajny. Pisełka coś wam podała. Opanki jakieś sandaczyki. Dawno nas nie było. No, dmucha jakby chciało głowę urwać. Także nie ma miarowych sandaczy jeszcze nie wiem, bo mi nie potrafi tego. Nie, no, bo jeszcze nie weszło do tych małych, to tak, to było trochę się pokazywały. No, generalnie no. Dźgowaliśmy, ja trochę dropshotem się dzisiaj pobawiłem, no, coś zaczyna się dziać, tak. No na drobszocie? Na pewno dropshot będzie chyba tutaj dominował, podejrzewam. Co rzut to praktycznie jakieś skinny. Ja też sobie zrobię zestaw na dropshota, bo mam trochę za małe. No, o, już. Chcemy ryby wypuścić. To żeśmy na Willi okoni, żeby nam nie odprowadzały po prostu. Chociaż i tak sobie tutaj wiadomo na 10 metrów. To co udało się złowić? Praktycznie wszystko wypuszczamy. O, wypadamy. No, w świetnej kondycji ryby popłynęły. No i widzicie, wypuścił naszą kolację, no. Ale niech. Nie ma co tu. Trzeba się drinkę na kolację nabić, a nie ryby jeszcze. O, to jest słuszna koncepcja. No to co, do zobaczenia. Do zobaczenia. Nad wodą. Miejmy nadzieję, że subskrybujcie kanał. Większe sztuki będą. Jeśli są nowi, to subskrybujcie, łapki dawajcie. Starych ekipy naszej pozdrawiamy. Tak. I bawimy się dalej, jak to się...